Pluszaki rozrabiaki. Sposób na ducha leniucha. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Ale nudy. Nic mi się dzisiaj nie chce. A mi nawet ogonem nie chce się merdać. Ja też nie czuję się najlepiej. Może jesteśmy chorzy? A może ktoś nas zaczarował? Zaczarował? Ale kto? Duch leniuch. Duch leniuch? Otóż to! Kiedy duch leniuch zamieszka w twoim ciele, kradnie ci humor i ochotę do zabawy. Łapy stają się ciężkie. Nie możesz poruszać ogonem. Czytałam o tym kiedyś w jakimś kocim poradniku. Aha! I wszystko jasne. To przez niego czujemy się tak źle. Przez tego ducha. Ojej! I co teraz? A jeśli już nas nigdy nie opuści? Och! Trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby go przepędzić. Tylko jaki? Nie znamy się na czarach. Patrzcie, to pluszowy gepard z naszego sklepu. Ten to się świetnie bawi. Nie to, co my. A, na niego czar ducha leniucha nie działa. Ciekawe dlaczego. Może zna jakiś sposób, żeby go przepędzić. Zapytajmy. O, witam pluszaki. Mamy dziś wspaniały dzień. Jaki tam znów wspaniały. Okropny raczej. Nic nam się nie chce. Duch leniuch odebrał nam całą ochotę do zabawy. Duch leniuch, na moje oko, brakuje wam ruchu i świeżego powietrza. Tylko spójrzcie na mnie, mnie humor nigdy nie opuszcza i nie straszne mi żadne duchy leniuchy. Nie? Ani trochę. Chcecie wypędzić ducha leniucha z waszych łap i ogonów? Wystarczy odrobinę nimi poruszać. Na początek proponuję zabawę wrzucanie do kosza. Co wy na to? Wrzucanie do kosza? No dobrze, wolałbym poleżeć chwilę na kocu. Ale skoro twierdzisz, że to pomoże... Och, pobawimy się w magazynie czy w warsztacie dziadka. Zostajemy tu, na podwórku. Słońce i świeże powietrze to najwięksi wrogowie ducha leniucha. Kilka głębokich wdechów i w mig odzyskacie dobre humory. Na kolce jeża! Słowo daję! Czuję się o niebo lepiej! A ja mam tyle energii w ogonie, że znów chce mi się nim merdać! Miałeś rację, gepardzie! Od razu wróciła nam chęć do zabawy! Czy to ty nas zaczarowałeś? Ja? Ale skąd? A więc co? Biegi, skoki, skłony i przysiady! Stanie na jednej nodze, fikołki i wszystkie możliwe wygibasy! To one czarują nasze ciało, to sport sprawia, że jesteśmy zdrowi i silni, mamy wspaniałe humory i ochotę do zabawy. Sport?
O tak, my gepardy wiemy o tym najlepiej. Dzięki codziennym treningom jesteśmy najszybszymi biegaczami na świecie. Urety, ale fajowo. Też bym chciał coś trenować. Ja też. I ja. Tylko co by to miało być? Nie znamy się przecież na sporcie. O, to żaden problem. W całym Pruszakowie jest mnóstwo sprzętu sportowego. Musimy go tylko pozbierać. Weźmy z piwnicy pudełko, a potem zabierajmy się za zbieranie. Na pewno każdy z was znajdzie coś dla siebie. Chodźmy! Świetnie! Zebraliście mnóstwo sprzętu. Teraz możecie podjąć decyzję, co chcecie trenować. To musi być jakaś letnia dyscyplina, bo przecież zbliża się lato. To musi być coś, czym można się bawić na podwórku. Coś, co wymaga biegania, skakania i machania łapami, żeby duch leniuch już zawsze trzymał się od nas z daleka. Myślicie o tym samym, co ja? Tenis! Gepardzie, już wiemy, co chcemy trenować. Postanowiliśmy zostać mistrzami mini-tenisa. To taka specjalna odmiana tenisa dla najmłodszych. Doskonały wybór. W takim razie rakiety w łapy i zaczynamy trening. Ach, co za gra! Już dawno nie bawiłem się tak dobrze. I pomyśleć, że jeszcze przed południem czuliśmy się tak źle. Nie myliłeś się, gepardzie? Nie. Sport to prawdziwy czarodziej. Kto z nim trzyma, nie musi obawiać się złego humoru. I ducha leniucha! O tak, przepędziliśmy go na dobre. Od dziś będziemy uprawiać sport codziennie. Słowo! No, to mi się podoba. No bo przecież każdy o tym wie, że w zdrowym ciele... Zdrowy duch!